Siemanka, jestem Lucek. Dziś przetestujemy sobie dwa pojazdy z nowego DLC do GTA Online. Będzie to Hunter i Havok. Nie wiem, czy widzicie ten mały śmigłowiec, to jest bardzo mały, jednoosobowy. Te pojazdy można prawdopodobnie modyfikować w naszym hangarze. Ja jeszcze takiego nie mam na multiku, teraz gram na singlu. Widzę, że tutaj jeszcze jest jakaś... Nie wiem, czy będę mógł wsiąść jako strzelec do tego śmigłowca, ale nie, wsiada mi jako pilot. Chciałbym wsiąść jako strzelec i zobaczyć duszę dłużej F, ale nie chcę. Tutaj mamy jeszcze podwieszone jakieś kozackie działko. Nie wiem, jak ono będzie działać w multiku, jak się wsiądzie jeszcze, jak ktoś do nas wsiądzie. Mamy rakiety, one są ograniczone, zaraz wam pokażę, jak one działają, ale zacznijmy sobie od Havoka, bo tutaj z nim się rozprawimy bardzo szybko. Coś... Franklin nie chce do niego wsiadać, nie wiem czemu. Coś... nie chce do niego wsiadać, no właśnie, bo jak nim sobie tutaj lądowałem, urwało mi się tylne śmigiełko. Jest to... wielki minus tego śmigłowca. No dobra, Havok nie chce współpracować, to... Zacznijmy sobie w takim razie od Huntera, którego znacie pewnie z GTA San Andreas. Tak, Hunter zrobił na mnie wrażenie od razu. Jest to fantastyczny śmigłowiec, świetnie się nim operuje. Bardzo zwrotny jak na tak wielką maszynę. Wygląda świetnie, ponieważ tamten gnojek nie chciał współpracować, to wam pokażę coś fajnego. Możemy strzelać kilkoma rakietami prawie w tym samym momencie, patrzcie na to. Dajmy sobie widok. O, właśnie. Mamy włączony ostrzał rakietowy. Podejrzewam, że te rakiety się po jakimś czasie kończą. Mamy też rakiety namierzające. I podejrzewam, że drugi pilot ma coś takiego jak strzelanie z Valkyrii. Chociaż no tego tutaj na singlu nie mogę sprawdzić. No i mamy rakiety namierzające. Podejrzewam, że coś jak w Savage'u. Też możemy strzelać w jakimś tam ciągu. Mamy tutaj jakiś cel. Chyba. Nie chciało nam nic namierzyć. Musi nas policja zacząć gonić. O, mamy coś. Tak. Coś podobnego jak w Savage'u, czyli te rakiety strzelają cały czas. Czy raczej, no... Ale, o, zaczął się dymić. Nie wiem właśnie jak z odpornością to wygląda, może tutaj troszeczkę powalczmy z policją. Ale ten ostrzał rakietowy, kilka rakiet naraz, to jest naprawdę super. Kurde, to będzie chyba teraz najlepszy śmigłowiec w GTA. Ważne, rozsiania takie rozruby. Bo nie dość, że możemy być mocnym pilotem, tym takim sterującym, to jeszcze możemy mieć strzelca, który rozwali kogoś ewentualnie z działka. I jeszcze mamy z przodu jakąś kamerę, ale nie wiem, do czego ona jest. Oh! Okej, lecę teraz na bazę wojskową i postaram się strzelać ile wlezie. Zobaczymy, czy są ograniczone tutaj rakiety w tym śmigłowcu. Ale są, kurcze, naprawdę duży. Fajnie, że go dodali. Brakowało mi nowych pojazdów latających, zwłaszcza bojowych. I brakowało mi też Huntera. Ten Savage był strasznie trudny w sterowaniu, czy w operowaniu. Okej, strzelamy cały czas rakietami i zobaczymy. Polecimy sobie na bazę wojskową, tam przetestujemy jego wytrzymałość. Na przykład sprawdzimy, czy wytrzyma jeden pocisk od czołgu. Raczej nie wytrzyma. Ale no, rakietami na razie strzelam i strzelam. I... cały czas mogę strzelać, także możliwe, że jest tutaj lepiej niż na przykład z... gdzie mieliśmy ograniczone? Na przykład z BWP. Mieliśmy ograniczone rakiety, no i musieliśmy tam co jakiś czas te rakiety przeładować w centrum mobilnym, a tutaj wygląda na to, że możemy sobie chyba nimi strzelać nieskończoność. No ale trzeba wystrzelać wszystkie, nie, żeby to sprawdzić. Tak to wygląda, ale strzelanie tymi rakietami to jest super sprawa. Fajnie, że mamy taki ostrzał jeszcze, nie? Dodatkowy, że nie tylko pojedyncze rakiety co chwilę, jak w Savage'u, tylko że jeszcze mamy taki ostrzał. O proszę, mamy tutaj jakiegoś przeciwnika, śmigłowca. Spróbujmy go z rakiet nienamierzających zestrzelić. O, ciężko. Wymaga to odrobinę skilla, ale zawsze pilot, dodatkowy strzelec. O, elegancko. Zawsze dodatkowy strzelec może zrobić to za nas, nie? Raczej jakbyśmy czegoś... To jest, nie wiem, to jest maszyna do zabijania chyba. Ja muszę to przetestować na multiku, jak to będzie wyglądało. Nie, jak będzie wyglądała grania tym, ale... Jak będzie wyglądała grania? Powiedziałem grania? Jak będzie wyglądało granie tym pojazdem. Super wygląda przede wszystkim. Bardzo fajnie Rockstar zrobił model.
Szkoda tylko, że Franklinem nie mogę wsiąść do przodu. Okej, spróbujmy tutaj trochę powalczyć w bazie wojskowej. Widzę, że tam leci cargo bob. Miałem strzelać cały czas rakietami, no nie. Ale wygląda na to, że one się chyba nam nie tracą. Jasne! O, coś mnie tu trafiło dosyć mocno. Widzieliście to? Wytrzymał jedną rakietę, nie wybuchł od razu. Jopiórczne, musimy to jeszcze raz sprawdzić, bo aż nie wierzę. Dobrze, wróciliśmy nad bazę wojskową. 7 rakiet możemy z tym ostrzałem wystrzelić praktycznie naraz. Wygląda to świetnie. Oh my god, 7 albo 8. Okej, zobaczmy. Tutaj dostaniemy praktycznie od razu rakietą. Więc tak, wydawało mi się, że wytrzymał jedną rakietę. Uwaga, leci hydra na mnie, jedna druga. Chyba. Coś mi się tu pojawiło na ekranie. Okej, dostałem raz zyczek. Ja chyba... What? Ja chyba dostałem z czołga, słuchajcie. A ten Hunter dalej przeżył. Wiecie co, musimy sprawdzić, jak wygląda sprawa z ładunkami wybuchowymi. No, muszę przyznać, że bardzo fajnie się operuje tym śmigłowcem. Teraz jeszcze pokażę wam coś ciekawego w Havoku. Ale teraz ogarnijmy ładunki wybuchowe. Więc tak. Jeden. Odpalam. What? Nie mówcie, że on jeszcze działa. Wytrzymuje jedną rakietę. Dobrze, najpierw zobaczmy, ile on wytrzyma tych ładunków. Więc drugi. Dobra. Za drugim ładunkiem od razu wybucha. Teraz sprawdźmy tak, żeby on się nie wywrócił na bok. Ładuneczek i... Okej, odskoczył trochę. Ale zobaczmy, czy dalej mogę nim odlecieć. Ja! Oh my god, on wytrzymuje jeden ładunek wybuchowy. Ja pierdolę, to jest maszyna do zabijania, słuchajcie. Nie ma maszyny latającej w GTA, która by wytrzymywała więcej jak... W ogóle ładunek wybuchowy jakikolwiek, czy to rakieta, czy cokolwiek. Zaczął się teraz palić, a to prawdopodobnie od strzałów policji. Niesamowite, kurde, to jest maszyna. Fantastyczna. Tak, i zaraz będzie pewnie wybuch, więc musimy wyskoczyć, ale kurczę, wytrzymuje jedną rakietę. Teraz nie zginiemy w tym pojeździe latającym od jednej rakiety. Zawsze tylko jedna rakieta gdzieś tam leciała i było po nas, nie? Teraz, co do Havoka, ten pojazd i prawdopodobnie Huntera też możemy sobie zmodyfikować. Jeśli mamy hangar i tam jakieś rzeczy sobie podblokowujemy, prawdopodobnie, jeszcze nawet tego nie sprawdzałem, jak nagrywam te materiały. No ale powiem wam, że chcę sobie przetestować te pojazdy wszystkie, zanim je sobie kupię. W singlu na szczęście możemy to sobie sprawdzić bez problemu. Więc tutaj pewnie będziemy mogli, jak widzieliśmy na zdjęciach, zainstalować sobie jakieś tam działko na dole. Ale już standardowo, jeśli bym leciał tutaj w nocy, to mógłbym sobie oświetlać drogę. Ten śmigłowiec ma bardzo mocne światła, bardzo dużo widać, bo latałem już w nim w nocy i bardzo mocno oświetla po prostu, tak, ziemię. No. No, ale jeśli próbowalibyśmy sobie gdzieś tam wylądować, powiedzmy tu, to on na 50% się rozwali, tak? Czasami, a, tutaj trochę moja wina, ale... Okej, siadłem i on właśnie tym tylnym śmigiełkiem gdzieś tam się albo na bok przewraca. Jest trudno nim po prostu wylądować jakoś normalnie. Przypomina mi się troszeczkę sytuacja, wiecie z czym? Z... jak on się nazywał, ten taki drogi śmigłowiec sportowy, można powiedzieć. Nie Savage, czy nie ten... coś na V chyba. No, ale ten taki jeden był drogi bardzo, chyba z 2 miliony kosztował w online. I też bardzo ciężko było nim wylądować, był taki bardzo wąski. O kurczę, jak się nim ciężko hamuje, ciężko się nim trochę operuje. Buzardem dużo lepiej jest się odwracać, a tym tak no nie do końca dobrze. W sumie, zobaczmy teraz. Zaświeci się? No nie, niestety nie zaświeciło się, ale plusem jego jest to, że możemy właśnie się tutaj ukryć, nie bez problemu. Chociaż operuje się nim dosyć ciężko. Ale to, że jest mały i możemy do niego zainstalować jakiś karabin. Ciekawe, czy będzie on jakiś samonamierzalny, czy coś takiego. Nie zdziwiłbym się. Zobaczcie, bez problemu sobie tutaj przeleciałem. Latając nie najlepiej. Ale tak on sobie wygląda i wcale nie jest jakiś tam super szybki. Na pewno Buzard jest bardziej zwrotny też. Ten jest taki do przemieszczania się dla jednej osoby, ale ciekawe jest to właśnie, jakie tutaj bronie możemy sobie zainstalować. Jeśli już wiecie, to napiszcie w komentarzach. Ja taki komentarz przypnę na samą górę, będzie widoczny przez wszystkich innych, którzy
po prostu zobaczą ten materiał. Ja sobie testuję te pojazdy, żeby później wiedzieć, co mam kupić. Natomiast już wiem teraz, że moim zakupem praktycznie 100% będzie Hunter. Ale no... Na pewno nie ten helikopterek, to możecie być pewni. Spróbujemy wylądować nim tak szybko. I zobaczcie, przechyla się na bok. W dodatku miałem taką dziwną sytuację, że wysiadałem z niego, jakoś się tak przechylił na bok, moja postać wyleciała do góry i mnie zamordowało. Coś podobnego do tego. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym teście dwóch pojazdów. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. A czekajcie jeszcze, bo właśnie zrobiła się noc i teraz mogę wam pokazać, jak bardzo mocne w tym Havoku są światła. Pierwszy raz myślałem, że to jakiś bug czy coś, ale kurczę, zobaczcie, jak mocno tym oświetlam. Nie wiem, dobrze to widać? Dobrze to widać. Bardzo mocno można coś doświetlić, tak? Nie wiem, fajny feature. Nie jest to jakoś tam super pomocne w GTA, ale dobrze, że jest. Tyle.